Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z gry Factorio. Jest to już kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będziemy kontynuowali to, co robiliśmy w tamtym odcinku, czyli po prostu o remont. W tym odcinku, z tego co pamiętam, troszeczkę był przeprowadzony taki malutki remont. Tutaj wszystko było przerabiane. Doprowadziłem to prąd? Doprowadziłem to prąd, ok. Teraz tak, lecimy dalej. Czy to się produkuje? Wszystko produkuje się, ok. Tu jest to, ok. Troszeczkę bym pociągi przerobił i troszeczkę... czy muru trochę mam? Potrzebowałbym. Co ja potrzebuję do tego muru? Do muru potrzebuję cegieł, a cegły mam gdzie? Gdzie mam fabrykę cegieł w ogóle? Tu jest fabryka cegieł, z tego co wiem, to ta fabryka cegieł nie wyrabiała. Nie, weźmy sobie tak 300. O, jesteśmy akurat na 600, a czy na 600? Tak, na 600. Na 60. Ok. Tu jest do wody. Jestem ciekawy, ile tam jest tej wody jeszcze. Nie, słychać coś, czy nie słuchajcie, może to podgłośnie. Ok. Halo, woda. Pełną, pełną. Trzy furgony są pełne jeszcze, więc luz. Tu jest węgiel, więc no. Dobra, tu stoi pociąg, który służy do... Taki techniczny pociąg, tu stoi węgiel. Węgiel jest nie wykorzystywany w ogóle. Tu jest żelazo, też jest wykorzystywane. To jest wykorzystywane w 100%. Niech sobie to jedzie najlepiej. To jedzie. Tak jedzie. Tu jest żelazo. Tu jest. Nie, miedź tu jest. Ok. Tu się to kończy już. Tak, kończy się. Tu już jest pusto. Aha. Choć powiem. Kurde, tak pełno tu trochę jest. Stąd z tym pociągiem jest. Ale. Co z tym pociągiem tam jest? Też pełno jest. Kurde. Na bogato. A pewnie to musi wszystko wykorzystać, bo ja tu mam trochę plany co innego postawić. Dobra, dość gadania. Bierzemy się do budowy. O tak. Lecimy na drugi koniec bazy. W stronę tego ropy naftowej. Gdzie ona jest, ta ropa naftowa? Gdzieś tu jest, nie? Bo musimy tutaj doprowadzić kolejny moduł badawczy, czy jak pakiet naukowy, czy jak to tam się zwie. No, potrzebujemy chyba to i to potrzebujemy. Więc tego i tego nie ma w ogóle, więc no. Ten pociąg stoi, mówię, ja go odeślę, niech sobie jedzie stąd. To jest pełne, to jest wyłączone, nie, to nie jest wyłączone. Całkowicie nie ma tego, ani tego nie ma, za to tego jest pełno. Wiecie co, musiałbym trochę przestopować tą pracą tego wszystkiego. Mogę to jakoś wyłączyć. Wyłączyłem, dziękuję. Wyłączyłem, pyk, ok. Jak na razie tego raczej nie braknie, bo tego mam dużo, bym powiedział. Zapisywanie mapy. Pyk, ok. Jak tam, halo, co stąd tutaj z tym, co działa tutaj? Działa. Pociąg se pojechał. No dobra. Co chciałem z tego robić? Nie wiem co teraz. Tych rur tyle jest, że masakra. Ja tego najchętniej bym to wszystko przeniósł gdzieś indziej, wiecie? Bo tu jest taki... No po prostu tu jest... Niezbyt to wygląda. Więc zrobiłbym jakąś bazę gdzieś indziej, która by to wszystko produkowała. Tylko by to było trzeba... Trzeba by było gdzieś to iść. Czy iść? Czy zrobić nową bazę? Najlepiej. To wszystko stąd usunąć. Co tu się produkuje? Tu się produkują beczki. Czy
chciałem tyle robotów. Raczej wątpię w to, no ale okej. Czekaj, ile mam botów? Nie to. To. Obejmują to. To wszystko tutaj. Więc jak obejmują, to mógłbym to wszystko przerobić trochę. Mógłbym to zrobić, bo do tego jest początek wyłącznie to, więc mógłbym zrobić... gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to teraz miałem skrzynkę? Czyżbym tego nie miał? Nie mam skrzynek. Nie mam skrzynki. To jest potrzebna skrzynia żądająca. Są skrzynię żądającą, dałem sobie tutaj. Do skrzyni żądającej potrzebuję... potrzebuję... Gdzie to jest? Tego potrzebuję. A to sobie po prostu usunę. Mi się nigdy nic nie stało. Więc no. Pyk. Okej. Okay. Lepiej to już wygląda. A tu jest beczka. Beczka. Ja chciałbym to wszystko zautomatyzować, żeby to wszystko było robione przez roboty. Więc skrzynka magazynująca chyba poleci tutaj. I ona będzie... jak to stąd, nie? Niech to się zapełni. No chociaż tyle. No dobra. Będzie pobór mocy, znaczy prądu. Większy, o wiele, wiele większy, jak widać w sumie. No, przeskakuje to niesamowicie. Najwięcej prądu zużywa elektryczny górnik. No, więc no. Tyle. Co tu mam? Śmieci tu mam, to ja mogę te śmieci jeszcze więcej dać. Rybkę, nie wiem po co mi rybka, naprawdę nie wiem po co mi to, no okej. 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 Ten pociąg tu będzie stał bardzo długo, zależycie. Tu jest ten. To wszystko stoi, to wszystko stoi. A ja bym chciał zrobić nową elektrownię, a czy nową bazę. Po prostu nową bazę. I ta nową bazę będzie chyba gdzieś tu. Tylko najpierw muszę to postawić, mur muszę postawić. Nie wiem, jakie to będzie duże. W miarę duże bym to chciał postawić. Nie wiem, czy mi tego starczy nawet. No, może być problem taki malutki, bym powiedział. Oj, może być problem, bo tutaj ten idą. Tory. Tak nie może być. No, chyba, że te tory trochę przeprowadzę. Ten trochę inaczej to ten poprowadzę te tory. Chyba tak zrobię. Nie wiem, dlaczego te tory były tak dziwnie poprowadzone. No okej. Tak, tak. Będę to prosto prowadził. Oj, może być problem tutaj. Tu może być problem akurat. No, będzie problem. Taki malutki. To muszę usunąć. Tak. I to będzie po prostu tak. Okej. Okay. To się wszystko łączy teraz. I ten mur mogę zrobić teraz tak. To będzie wszystko w miarę prosto. No ja potrzebuję cegły. Ale cegły. Potrzebuję cegły. Dużo cegieł potrzebuję. I tego potrzebuję dużo. Czy ja mam noktowizor tam? Mam noktowizor? Mam noktowizor, okej. Okay. Dużo rzeczy tu mam, powiem wam. Bardzo dużo. Dobra, robi się tutaj, się to robi. Teraz... tak.
No dobra. Tu będzie wyjście z tej strony. Pyk. No dobra. Pyk, 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 pyk. No okej. Okay. Ja tego muru będę o wiele, wiele więcej potrzebował, więc no. Potrzebuję więcej cegieł. Więcej cegieł. Więcej. Tutaj o. Pyk. I pyk. A tutaj tak mi braknie za życie. No, okej. Okay. Tu też bym najchętniej to postawił. Choć nie wiem, dlaczego nie mogę tego postawić. Aha, wiem, dlaczego nie mogę postawić, albo i nie wiem. Ale dziwnie mega. Nie mogę tego przedstawić w inny sposób. Nie wiem, jak ja to postawiłem, no okej. Zapomniałem, długo nie grałem, kurde. Chyba po coś, nie wiem. Pyk. No i brakło. Nie, chyba starczy, powinno starczyć tego. No okej. Okay. Tego nie... tego braknie. Tego nie starczy. Pyk. O, wszystko się naprawiło nagle. Ale tego już nie naprawiam, co nie? Znaczy, ha. To miałem naprawić, a nie zburzyć. Chyba, że tak. Epic. Okej. I tu będzie wszystko przeniesione. To wszystko, co jest tu, chciałbym przenieść tutaj. I potem tylko rury na całą bazę poprowadzić. I będzie git. Okej. Ej, halo, pociąg, co? Co tak dużo tego jest? Co tak dużo jest używane tego? Tu się napełnia, tutaj też się napełnia. No, tu jest praktycznie bez zmian. Nie wiem, dlaczego mam lagi. Oj, halo, pociąg mi przyjechał. Okej, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się to jakoś nie spodobało. Jeśli tak, chcecie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Więc długo będzie odcinek kolejny. Jak coś, to live'a jak na razie nie będzie, więc no. Ale polecam subskrybować, bo zawsze jakieś fajne filmy się pojawią na kanale. A jak nie na tym kanale, to jakoś interesują może poradniki ze serwerów Minecraft albo coś w tym stylu. Albo coś, no to zapraszam na GamingTV Vlog, na mój drugi kanał, link macie do drugiego kanału w opisie. Pod koniec filmu teraz będziecie mieli właśnie kartę gdzieś. Na ekranie będzie wam się wyświetlać karta do mojego drugiego kanału. Więc to tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć, na razie.